W poprzednim filmie zrobiliśmy sobie trzy przykłady, żeby przypomnieć sobie różne metody rozkładania trójmianu kwadratowego na czynniki. To było takie powtórzenie, po to, żeby te metody sobie przypomnieć i zastosować i zobaczyć, kiedy którą metodę można zastosować. No i tak, w pierwszym przykładzie tutaj nie mieliśmy współczynnika wolnego w tym trójmianie kwadratowym, no i mogliśmy tutaj wyciągnąć przed nawias wspólny czynnik, który zawierał w sobie x. No i to już był koniec tego rozkładania. Po wyciągnięciu tego wspólnego czynnika przed nawias, otrzymaliśmy już rozkład tego trójmianu kwadratowego na czynniki pierwszego stopnia. Dobrze, w drugim przykładzie znowu wyciągnęliśmy przed nawias wspólny czynnik liczbowy, tym razem już tylko liczbowy, po to, żeby tutaj mieć mniejsze współczynniki w tym nawiasie. No i tutaj zastosowaliśmy taką znaną technikę, że jak mamy współczynnik 1 przy x kwadrat, no to znajdujemy takie dwie liczby, których suma jest współczynnikiem przy x, a iloczyn jest współczynnikiem wolnym. No, znaleźliśmy te liczby i dzięki temu znaleźliśmy ten rozkład, że to jest ten wspólny czynnik 4 razy x plus jedna z tych liczb, razy x plus druga z tych liczb, która w tym wypadku bałujemy na to było minus 4. No i tutaj trzeci przykład to, był, to była taka sytuacja, kiedy ten nasz drumian kwadratowy okazało się, że jest, tutaj mamy znowu wspólny czynnik 3. Po wyciągnięciu tego współczynnika 3 okazało się, że ten trójmian jest kwadratem pewnego dwumianu. No i mogliśmy od razu rozpoznać, że on jest kwadratem. No albo nie rozpoznać i zastosować tę samą metodę, która była tutaj. Dobrze, teraz w tym filmie zrobimy sobie kolejne przykłady. I pierwszy przykład, jaki sobie tutaj rozwiążemy, to będzie taki trójmian. Weźmy sobie 7x kwadrat. Odjąć 63. No i znowu powiedzenie trójmian jest trochę jakby na wyrost, dlatego, że tutaj nie mamy tego składnika liniowego, tego składnika z x. Mamy tylko ten z x kwadrat i wolny. No dobrze, jak zwykle możemy spróbować tutaj wyciągnąć przed nawias jakiś wspólny czynnik liczbowy. To tutaj widzimy, że 63 się dzieli przez 7, czyli 7 możemy wyciągnąć. I Tu mamy x kwadrat. Odjąć. A tutaj będzie 9, bo 7 razy 9 to jest 63. No i teraz... Jak ktoś jest spostrzegawczy, to od razu zauważy, że mamy do czynienia tutaj z różnicą kwadratów. Mamy różnicę kwadratów, dlatego że 9 to jest 3 do kwadratu. Czyli mamy x kwadrat odjąć 3 do kwadratu. No i jak mamy różnicę kwadratów, no to od razu wiemy, jak rozłożyć różnicę kwadratów na czynniki. Jak ktoś nie wie, to zachęcam do obejrzenia filmu na temat różnicy kwadratów. Może trzeba pisać w wyszukiwarkę i na naszym portalu wyszukać taki film. Gdzie to jest wszystko wyjaśnione? No i tutaj mamy właśnie taki przykład. Różnica kwadratów to jest, rozkładać na czynniki w ten sposób, to jest x plus 3 razy x minus 3. Czyli jak mamy różnicę kwadratów, x kwadrat odjąć 3 kwadrat, no to wiemy, że to jest suma razy różnica. No dobrze, no, można też na to popatrzeć trochę inaczej, bo możemy oczywiście zastosować Tę samą technikę co poprzednio. Tutaj mamy współczynnik 1 przy x, tutaj w nawiasie, więc moglibyśmy popatrzeć na to w ten sposób, że mamy taki trójmian kwadratowy. Teraz już przepiszę tylko to, co tu jest w nawiasie, bo tylko to wymaga tutaj rozkładania, czyli powiedzmy, że mamy taki trójmian kwadratowy, gdzie rzeczywiście mamy współczynnik 0 przy x, tak jak mówiłem na początku. No i teraz możemy poszukać takich liczb, których iloczyn daje minus 9, a suma daje 0. No to żeby iloczyn był minus 9, no to tutaj możemy wziąć albo 1 i 9. Oczywiście muszą być z przeciwnymi znakami, żeby ich iloczyn był ujemny. No to czy weźmiemy minus 1 razy 9, czy 1 razy minus 9, to nigdy ich suma nie da 0. Trzeba wziąć minus 3 i 3, żeby to był, żeby ich suma dała 0. No i rzeczywiście dostajemy wtedy x minus 3 razy x plus 3. Czyli dokładnie, Dokładnie to samo, co, co tutaj było. No w odwrotnej kolejności, a to nie ma znaczenia. Czyli widzimy, że tutaj to jest ten przypadek, kiedy rozpoznajemy różnicę kwadratów, a jeżeli nie rozpoznaliśmy różnicy kwadratów, to i tak możemy sobie dać radę tą metodą, która była tam w drugim przykładzie i w trzecim również wykorzystana. No dobrze, to teraz weźmy jeszcze inny przykład. Weźmy sobie taki trójman. 2x kwadrat, dodać 7x, dodać 3. No i tym razem. Zobaczmy czy jest jakiś wspólny czynnik, który możemy wyciągnąć. No tutaj mamy dwójkę przy x kwadrat, no ale ani 7, ani 3 się nie dzieli przez 2. Czyli tutaj nie ma żadnego wspólnego czynnika, który można wyciągnąć przed nawias. No więc współczynnik przy x kwadrat nie jest równy 1 w tym wypadku, więc ta metoda, którą tutaj przypomniałem i którą robiliśmy w przykładzie drugim w poprzednim filmie, tutaj nie zadziała. No i tutaj trzeba zastosować jeszcze inną technikę, która również była pokazywana we wcześniejszych filmach, która się nazywa Rozkładania czynniki poprzez grupowanie. Więc jak ktoś nie wie, to zachęcam do obejrzenia tych starszych filmów, a ja tutaj po prostu zastosuję tę metodę dla tego przykładu. Czyli przypominam, że to polega na tym, że trzeba teraz popatrzeć na ten współczynnik. No i teraz szukamy takich liczb a i b, żeby ich suma dawała właśnie ten współczynnik 7. A żeby iloczyn tych liczb, a razy b, był iloczynem. był iloczynem. Tych współczynników współcznika przy x kwadrat i trójki, czyli to ma być 2 razy 3, czyli to ma być 6. Czyli A razy B ma być równe 6, A dodać B ma być równe 7. Oczywiście, kiedy współczynnik przy x kwadrat jest równy 1, to tutaj mamy 1 i to się sprowadza do tej metody, która tutaj była. Ale kiedy on nie jest równy 1, no to szukamy takich liczb, żeby ich iloczyn był iloczynem tych dwóch współczynników. No to tutaj. Co to są za liczby, że ich suma jest 7, a ich iloczyn jest 6. No widać, że trzeba wziąć 1 i 6. 1 i 6 spełnia te warunki, czyli jak wezmę 1 i 6, to ten mój wyjściowy trójmian mogę zapisać w ten sposób, że to jest 2x kwadrat, no i tutaj to było po to, żeby ten współczynnik liniowy, ten współczynnik z x, rozbić na dwie części. Właśnie tak jak są te współczynniki: 6x, no ten drugi jest 1, no to napiszę 1x. No i dodać 3. Czyli przypominam, że tu chodzi o to, żeby że ten tutaj składnik, teraz rozłożyliśmy, zapisaliśmy jako sumę takich dwóch. No a teraz w następnym kroku co robimy? Teraz tutaj bierzemy to, co, co tutaj mamy i bierzemy, wyciągamy tutaj wspólny czynnik z tych dwóch pierwszych. No to w tych dwóch pierwszych wspólny czynnik to jest 2X. No dlatego, że to. Co chcemy zrobić, to jest teraz odwrócenie tego dwukrotnego skorzystania z rozdzielności mnożenia względem dodawania, żeby zapisać to z powrotem w postaci iloczynu. I dlaczego to działa, no to jest wyjaśnione w tych filmach. Tutaj tylko zastosuję tę technikę. Zachęcam do obejrzenia tych filmów starych, jeżeli ktoś tego nie pamięta. No i tutaj po wyciągnięciu 2x zostanie nam x, a z tego zostanie nam plus 3. 2x razy x to będzie x, 2x kwadrat, 2x razy 3 to będzie 6x. No, i tutaj zostaje jeszcze ta druga część. Tutaj nie da się niczego wyciągnąć przed nawias, więc przepiszę, ale tutaj dopiszę teraz nawias. To oczywiście nie ma żadnego znaczenia, ale dopiszę go, żeby zobaczyć, że to, co tu zostało, to jest dokładnie to samo, co tutaj mamy w nawiasie. Czyli teraz mogę to wyrażenie x plus 3 wyciągnąć przed nawias, to wyrażenie wyciągnąć przed nawias jako wspólny czynnik. Wyciągnę jako wspólny czynnik x plus 3. I co mi zostanie? Z tego pierwszego zostanie mi 2x. Z tego pierwszego zostanie mi 2x. A co mi zostanie z tego drugiego? Z tego drugiego zostanie mi 1. No bo po prostu jak wyciągnę x plus 3 przed nawias, no to muszę 1 pomnożyć przez x plus 3, żeby do dostać to wyrażenie, które tutaj mamy. No i koniec. Rozłożyłem ten trójmian na czynniki. Niektórzy uważają, że ta metoda jest najtrudniejsza z tych wszystkich, no ale ona nie jest jakaś specjalnie skomplikowana. Widzimy, że ona jak gdyby jest uogólnieniem wszystkich tych wcześniejszych metod, że każda z tych poprzednich metod jest szczególnym przypadkiem tej metody. No po prostu to jest tak, że czasami, kiedy ten trójmian kwadratowy ma pewną szczególną postać, to ten rozkład można znaleźć prostszą metodą, bo zauważamy, że to jest na przykład różnica kwadratów, czy kwadrat dwumianu. No kiedy tak nie jest, no to stosujemy tę metodę, no ale nawet ta metoda nie jest zupełnie ogólna, no bo czasami się tak zdarza, że dostaniemy trójmian kwadratowy, którego tą metodą nie będziemy w stanie rozłożyć. Wtedy trzeba poznać jeszcze jedną metodę, ale to pokażemy w innych filmach.